teraz wrócił Paweł. Wrócił Paweł. To nie było przemyślane, on nie wiedział o tym, że ja to zrobię. Paweł wrócił, Paweł Dębowski. Prawie zawału dostałem, dzięki wielkie. Dobra. Warto było wracać. Paweł Dębowski. I Mariusz Burkowski. Witajcie w kolejnym odcinku Słuchaj Gier. Zapraszamy was, bo będzie kontrower. Synie? Tak. Będzie. Będzie o starości. Do zobaczenia za chwilę. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Witam w kolejnym... Ale czemu dzień dobry? Dzień dobry, witamy. Jest! W końcu jest! Paweł wrócił! Już żałuję. Super, jak ja się za to stęskniłem. Dobra, zaczynaj, bo ci przerwałem. Tak się stęskniesz, ja się mogę wypomnieć, co mówiłeś. Ciebie się nie da zastąpić. A mówisz, nie, było coś takiego. O, zastępuję się na lepszy moduł. To miało być puszczenie oczko, że czemu mnie zostawiłeś? Nie, z Leszkiem się super nagrywał. No ale dobra, zaczynaj. Zacznę jeszcze raz, bo mi bezczelnie przeszkodził. Już wiem, dlaczego tu nie chciałem przychodzić. Dzień dobry, witam, dobry wieczór, witamy. W kolejnym 91. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was człowiek, który powrócił, Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze uśmiechnięty na twarzy wasz wierny samuraj, Mariusz Burkowski, kłania się w pas. I dzisiaj jest bardzo ważny temat, ponieważ dzisiaj zajmiemy się tym, dlaczego Mariusz jest starym z rzędą i bardzo dużo marudzi. Widzicie to moją twarz? Takie... Warto było. Ale taka jest prawda trochę. Ten odcinek taki... Trochę taki będzie o tym twoim marudzeniu. I chcę go rozwinąć. No, mnie to zawsze... Nie dość, że mamy jesień za oknem, a ty chcesz jeszcze naszych widzów, słuchaczki i słuchaczy... Tak. No dobra. Zobaczymy. Ale no, tak bardzo ogólnie to mówię, ale rozwinę swoją myśl dopiero trochę później, ale tak. Generalnie tak. Chodzi głównie o to, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. I teraz taki mem z tym taką nosaczem. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasu. Teraz. A taka sprawa, zobaczmy. A jak urlop? Udał się? Udał się bardzo. O, ja odpocząłem. Słuchaj, najważniejsza rzecz. Zwykle jak są urlopy, to ludzie ogrywają sobie jakieś nowe gierki na konsolach i tak dalej. Ja odświeżyłem sobie mnóstwo gier na Nintendo DS. Cudownie. I miałem taką radochę przechodząc z tej gry. Lepsze niż przechodząc większość współczesnych gier, bo nie wiem, jak ogrywam jakieś nowsze tytuły, to mam takie wrażenie, że przechodzę je, bo muszę. Jest takie coś, że muszę się raszować trochę. Ale też nie ma czegoś takiego, że teraz coraz częściej wracamy do starych gier? I czy to nie będzie taki trochę pstryczek? Trochę pstryczek, ale kto tu jest stary, kto tu jest stary, tak? To będzie miało sens, no zobaczymy. No, ale najpierw musimy przejść do stałego punktu programu, czyli najpierw muszę ciebie zapytać, co tam u ciebie było. A co u mnie było słychać? A ja teraz powoli, jak przez ostatni czas, ten rok chyba stanął u mnie pod kątem zbierania i kupowania i nadrabiania starych albumów. No, były różnego rodzaju okazje, jak już pewnie wiecie, ja staram się kolekcjonować w głównej mierze teraz przynajmniej ten rok, albo nawet ostatnie dwa lata, że zaczynam kolekcjonować jakiekolwiek soundtracki wydane przez Nintendo. No, jeśli takie są. No, jest bardzo mało. Chociaż teraz Kirby Dreamland, może przy jakimś kolejnym odcinku trochę powiem więcej o tym soundtracku. Super, że to wydali, bardzo się tego cieszę, ale nie o tym dzisiaj. Udało mi się tak naprawdę w ostatniej chwili, pewnie widzowie, słuchacze i słuchacze, zresztą jak oglądacie nas na YouTubie, to zachęcamy, bo zazwyczaj pokazujemy, co ostatnio słuchaliśmy. I tutaj, moi drodzy, i macie przed sobą, to jest taki komplet, to jest Persona 3, widzę, że Paweł już ma chrapkę. Miałam. Reload i Persona 3 Reload Episode Ages. Ages. Dzięki. Ages.
No i tutaj kompozytorzy Atsushi Kitoshi, Yasuke Uda, Shoji Meguro, to jest w przypadku tej podstawki oryginalnej, natomiast jeżeli chodzi już o Ages, to jest Ryoto Kazuka, Kenchi Tsuya, Masaki Kurokawa, no i oczywiście bardzo ważne, wokaliści, bo wydaje mi się, że dopiero chyba w trójce Personie powstała ta kultura piosenek, poprawnie, bo ja w dwójkę nie grałem. W dwójce nie było, w trójce. W trójce coś. Od trójki generalnie, się to, generalnie cała zmiana, jeśli chodzi o styl, o to, jak ta muzyka w Personie ma brzmieć, no to zaczęło się od trójki. Tak, poza tym te piosenki podkreślały też chyba nawet nie fabułę, tylko postacie chyba, jakie są i co przeżywają, albo jakiś temat też przewodni. Nawiązują, tak. Temat przewodni gry. No i tutaj trzeba bardzo oczywiście podkreślić rolę Lotusa Juice, to jest wokalista, to nie jest żaden zespół, Azumi Takashimo, Haruko Kajimi, no i oczywiście Persona czy Reload Development. I to jest z wersji z tego roku, ścieżka dźwiękowa, to jest specjalne wydanie, te pudełko można było jedynie tylko i wyłącznie kupić teraz na premierze Ages, czyli tego dodatku, jak się go kupowało, to się od razu dostawało te pudełko, a oryginalna ścieżka dźwiękowa z trójki pojawiła się już w kwietniu tego roku. I jest komplet tutaj w środku. Fajne jest też wydanie, bo ma w środku jeszcze są oczywiście naklejki, ale jest specjalna karta głównego bohatera, taka jakby magnetyczna. I tam na niej jest zapisane dodatkowe jeszcze piosenki, utwory i film z procesu powstawania piosenek. Czy jest odświeżona ta ścieżka dźwiękowa? No właśnie, bo słuchałeś oryginału? Tak, ja mam też oryginał, w sensie ten z tego z czasów PlayStation, pierwszej części. Starałem się kompletować teraz wszystkie persony. Nie mam na winylach, bo uznałem, że w przypadku przynajmniej trójki i czwórki, bo jak pewnie widzieliście, są wszystkie teraz takie, wszystkie teraz persony są praktycznie wydane na winylach, zarówno z piątki, z czwórki, z trójki i chyba nawet z jedynki, z dwójki już, to chyba AMBIT dał na płycie. Wydaje mi się, że chyba tak, ale nie, teraz na 100%, albo to był Shin Megami Tensei, albo Persona, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno od trójki, i zarówno tej starszej i odświeżonej. Okay. A AMBIT przy współpracy z Atlusem wydali. Ale okej, wracając do twojego pytania. Piosenki, tak. Wydaje mi się, znaczy tutaj się nie przygotowałem, nie doczytałem, ale piosenki są ewidentnie na nowo nagrane i też są inne aranżacje. I powiem wam, że nie na minus, ale chyba bardziej oryginalne te z czasów PlayStation piosenki lepiej brzmią. Na serio, bardziej pod kątem miksu. Są lepiej chyba przygotowane. Muszę sobie to jeszcze raz przesłuchać. Oczywiście muzyka jest odświeżona, słychać to, czyli nie ma już takich, powiedzmy, naleciałości i ograniczeń konsoli PlayStation, no bo ta jakby na gra pojawiła się na obecnej generacji zarówno konsol i osobistych komputerów. Sama muzyka, no tak się możecie spodziewać, no tak jak pamiętacie może Persona 5, Persona 5 była bardzo nastawiona na taką, nazwijmy, muzykę dyskotekową, to tutaj ta muzyka jest nastawiona bardziej na taki japoński rap, J-pop ze sobą połączony, bo na przykład sama piosenka to jest taka, nawet jak są bitwy, to jest takie trochę rapowanie momentami. Jest trochę właśnie taki jazz, ale naleciałości są takiego jazzu, który jest nastawiony na dynamiczną trąbkę i muzyka jest momentami bardziej rockowa. Tutaj. No. Taki J-rock bym nawet znaczy, chyba bardziej powiedział. Bardziej kojarzyłem zawsze Persona 3 z takimi kawałkami rockowymi. Tak, znaczy, trzeba sobie też powiedzieć, że ona jest momentami kontrowersyjna ze względu na to, że jak przywołujesz Personę, to musisz popełnić samobójstwo. Tak. Tak. I tutaj, wiecie, Atlus Satisfied. Tak, w ogóle PlayStation, jak graliście w PlayStation, no to tak to wyglądało, że
zwarta kupa pikseli sobie jeszcze, ale tutaj to jest tak już zrobione, ale jest piękny UI jest na przykład i... No zrobili po prostu taki solidny remake tak po całości. Nie mówiąc już o metamorfozie, ale to może ty za chwilę coś powiesz. Natomiast bardzo, to inaczej. Nie. Powiem tak, to jest zdecydowanie ścieżka dźwiękowa dla fanów. Mhm. Obawiam się, że jeżeli nie graliście w Personę, a jesteście fanami muzyki do gier wideo, a nie wiem, czy to może wam przypaść do gustu, bo to jest typowe, bardzo japońskie bym powiedział nawet. Takie naleciałości zachodu, ale znaczy mogą być wyjątki. Ja osobiście bardzo, bardzo, bardzo polecam te wydanie. Bodajże jeszcze można nawet dostać w sklepie, jeżeli byście chcieli skompletować sobie w takim powiedzmy kartonowym boksie. Pawle, a u ciebie jak? No ty tak troszkę zaspoilowałeś, ale troszkę za wcześnie, bo chciałeś powiedzieć o metaforze. Mhm. Ja dopiero zacząłem słuchać i dopiero zacząłem grać, więc... Ja też zacząłem słuchać, przesłuchałem bas połowy. W następnym odcinku pewnie więcej coś powiem, ale jeśli chodzi o taki album, który przesłuchałem w całości, już możliwe, że recenzja już będzie na stronie, to jest muzyka z Astrobota. Okej. Okay. Muzyka Kenata Younga. No powiem tak... O soundtracku mogę powiedzieć to samo, co samo o grze. Jest tego rzeczywiście, jest więcej tego samego, ale nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobre. Czyli to jest coś więcej to, co wtedy mieliśmy w Astro Playroom? Powiem tak, jak grałem w Astro Playroom i pamiętam, jak mi się świetnie grało, to była zajebista platformówka, naprawdę. Jeśli kupiliście po raz pierwszy PS5, no to jest pierwsza gra, w którą powinien się zagrać. Ona jest dołączona za darmo. Chyba jedna z niewielu gier, która wykorzystuje też haptykę. Oj, tak, wszystko w ogóle. Tam się uczysz generalnie, jak posługiwać się kontrolerem. W przypadku Astrobota dostajesz rzeczywiście drugi raz to samo, ale dostajesz troszkę więcej tego. Mhm. Nie? Dostajesz więcej planszy, dostajesz więcej takich możliwości poruszania się tym robocikiem. Rozumiem. No, generalnie to nie jest gra instruktaż, tak jak Astro's Playroom, tylko to jest taka naprawdę pełnoprawna platformówka 3D i po prostu czujesz to i widzisz. I dostajesz muzyki też bardzo dużo. Nie? Tam w przypadku Astro's Playroom, no to nie pamiętam ile utworów było na tamtym albumie, ale było tego raczej mało. No z tego to chyba wyszła płyta winylowa i chyba była jednopłytowa. To było jednopłytowa, no tak... Obstawiam, nie jestem na 100% pewien teraz. No tak czy inaczej, mało tego było. W przypadku Astrobota no już jest tych utworów zdecydowanie więcej. Także widać, że Young no, mógł rozpostrzeć skrzydła. Mam nadzieję, że tak to się mówi. I to z tym soundtrackiem jest tak, że podobnie jak sama gra, jak grasz w grę, no to czujesz takie przyjemne uczucie, że grasz w taką fajną platformkę, jaką wiesz... O, Nintendo! Nie, to nie jest Nintendo! Przypominając się takie stare, dobre czasy, jakie fajne gry wychodziły, no nie? Ale z drugiej strony masz takie, kurczę, przecież ja już to kiedyś grałem, no nie? To nie jest nic nowego. Moja żona, która no, nie jest graczką zawodową ani nic, patrzyła jak ja gram i mówiła, a to jest fajne, ale... Mhm. Kurczę, to już było, no nie? Na przykład Spyro, no nie? Wymieniła na przykład Spyro, no bo zna i kojarzy i mówi, kurczę, rzeczywiście. To są takie powroty do tych platformówkowych gier. No dobra, bo teraz tak... Ale właśnie, no. jeśli chodzi o muzę, to jest mniej więcej ten sam problem. Dostaliśmy dużo tego, ale kurczę, ja już to wcześniej słyszałem. Okej. Okay. Ja już to wcześniej słyszałem, dostałem trzy razy tyle, co dostałem taki Astro bezpieczny Playroom. Soundtrack można by powiedzieć. Bardzo bezpieczny, ale jest jeszcze jedna rzecz. Właśnie, to jest przykład tego, że więcej nie znaczy lepiej. Bo w przypadku Astro's Playroom no masz ten soundtrack skondensowany do tych właśnie może kilkunastu utworów, nie pamiętam już do ilu, ale jestem w stanie zanucić przynajmniej połowę z nich. Bo one są bardzo charakterystyczne. Temat przewodni. Ja uważam, że temat przewodni to będzie... wybrzmiewał przez wiele, wiele lat. Tak, ale temat przewodni, jeszcze jest tam ileś takich kawałków, które, kurczę, zapadły ci w pamięć, nie? Jak CPU na przykład. Ojej, CPU. To jest wspaniałe, to jest fantastyczne. I
ty je zapamiętujesz. Jest ich mało, ale właśnie przez to, że ich jest mało, słuchasz się w kółko praktycznie, no to jesteś w stanie je wszystkie zapamiętać. Ale to jest stara szkoła. To w ogóle to jest stara szkoła komponowania muzyki zapętlonej. No więc właśnie. A tu w Astrobocie masz tego więcej. No. I one brzmią okej. Okay, one brzmią fajnie i nawiązują zwłaszcza do tych kawałków, które wymieniłem, ale nie jestem w stanie... Nie wiem, tak ci teraz z głowy powiedzieć, czy nazwać nawet utwór, który tam jest. Dobra, bo... Ja jestem w stanie, nie wiem, może zanucić ten jeden kawałek przy tym drzewie, no nie, który tak śpiewa. No i ten jeden utwór, który wierci mi się rzeczywiście w głowie, ale tylko dlatego, że on występuje w tych specjalnych planszach, gdzie musisz, gdzie poziom trudności jest wyśrubowany i przechodzisz tę jedną planszę 30 razy, żeby zdobyć tego jednego bocika. No, naprawdę, uwierz mi. Wiem, co mówię. Ci, którzy grali w Astrobota, wiedzą. To znaczy, ja też nie chcę za bardzo wchodzić w sferę samej rozgrywki, bo ja w grę nie grałem. Ja nie mam też konsoli od Sony. I tylko wypowiedzi różnych ludzi. I wiem, że zazwyczaj jest tak, że gracze, którzy są w posiadaniu nowej, obecnej literacji konsoli Sony, to wypowiadają się bardzo pochlebnie na temat tak jest. Tej gry. Sama gra. I jakby nic nie mam do tego, natomiast no są też wypowiedzi, że tutaj zacytuję Kłaza, który powiedział, że to jest cmentarzysko Sony. To jest cmentarzysko Sony. To jest trochę przykre. Znaczy to nie jest nie tylko Kłaz, to praktycznie wszyscy tak wszyscy mówią. Jak chodzisz po tym placu i widzisz patrzysz na te wszystkie IP od Sony. Kurczę, pogrzebane Japan Studio, które pewnie będziemy jeszcze kiedyś mówić i... Dla mnie to jest trochę oczywiście przerażające z drugiej strony, że Sony nie jest w stanie dostarczyć w ciągu... Znaczy wiadomo, że oni się teraz zbroją pewnie na przyszły rok i ja im życzę jak najlepiej, bo naprawdę Sony potrzebuje jakby odświeżenia swojej marki. W sensie tej marki, którą znaliśmy pod kątem kreatywności, tak. Co się wiązało od razu z muzyką. Że ta muzyka była kreatywna. No, ja już nie będę przytaczał tych gier, które na pewno wam teraz w tym momencie po głowie chodzą. Ale Astro był takim przykładem gry kreatywnej, ale gdzieś na samym początku tej swojej drogi, no nie? Jak patrzysz właśnie na Astro's Playroom, to jest właśnie to, co mówię. Ta muzyka była skondensowana, było jej mniej, łatwiej wpadała w pamięć. Tutaj jest tego więcej, ale dostajesz po prostu więcej w sumie tego samego i jest to tak trochę rozpierniczone w cały świat i w sumie nie wiesz, czego słuchasz. Tak to znaczy, ja przesłuchałem ten soundtrack i chyba jeden z naszych dobrych znajomych, Paweł Klimczak, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nawet oglądasz i słuchasz, to właśnie powiedział, że ta muzyka mu nie siadła, jest ciekaw naszej opinii. Pawle, pewnie już będziesz mógł Pablo przeczytać recenzję teraz. No ja mogę w skrócie powiedzieć. Jest okej. Jest tylko okej. Okay. To znaczy... Ale no to nie jest coś... To na pewno nie jest coś, co będzie w moim rankingu na albumie. Znaczy, to nie jest problem, ale że... to jest czym kompozytor się musiał w pewnym momencie spotkać. Bo ty powiedziałeś o Astro Playroom, jak ta muzyka dobrze zadziała. A dlaczego dobrze zadziałała? Ponieważ... to jest bardzo kameralna była gra. Tak. I przez to łatwo można było... zmieścić się bardzo w takiej miniaturowej formie z muzyką. Mhm. A jeżeli masz do skomponowania, mówimy o platformowej grze teraz, do skomponowania ile, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny muzyki, no. to już jest problem w tym momencie, bo w pewnym momencie w jakimś w czasie, kiedy piszesz muzykę, możesz powielać swoje pomysły, nawet o tym nie wiedząc, albo robiąc jakieś różnego rodzaju aranżacje poprzednich tych utworów. Tak. Znaczy ja wiem, że tam światy mają swoje tematy i tak dalej, ale słyszę, jak na przykład, ja słuchałem jakiego soundtrack, to on mnie w pewnym momencie zaczynał nużyć, bo słyszałem non-stop jakby tą samą nutę. Że nie było tej różnorodności. Jak grasz, to tego nie zauważasz rzeczywiście. Jak grasz, to po prostu grasz i tam muzyka, okej, okay, pasuje tam nawet. Ale rzeczywiście, jak słuchasz tego osobno, no to powiem tak, ja dotarłem do, nie wiem, 1/3 albumu i mam takie, okej, okay, może jednak, nie, może jednak sobie odpuszczę. No tak, no, średnio mi siadło pod tym kątem. Okay. No ale właśnie, pomówmy właśnie o tym, bo kiedyś to było... Tak, że ja jestem tym zgredem, jestem tym małpą, która ma ten nos, kiedyś to było, boomer, teraz to nie ma.
Ale właśnie, muszę okej. Okay, no cała geneza może. Geneza, tak, okej. Okay. Tak. Geneza jest taka. My, jak wiecie, co roku zbieramy się w takim gronie redakcyjnym i wybieramy... 12 gniewnych spotyka się w pokoju. Dosłownie tak wygląda. Spotykamy się w jednym pokoju i mamy za zadanie wybrać album roku. No tak jak zwykle to bywa. Przygotowujemy sobie taką listę. Kogo lubimy, kogo nie lubimy. Mniej więcej tak, lista właśnie albumów, takie, które się udały, które nie udały, w sumie takie, które wyszły w ciągu roku. Tak. I właśnie, zawsze wychodzi taki temat, który zajawia Mariusz na Dzień Dobry, mianowicie, jak się spotykamy, czy to prywatnie, czy właśnie na jakichś spotkaniach, czy coś, cokolwiek, zawsze kiedy spoglądamy sobie na te albumy i mówimy, o Jezu, ile będziemy mieli roboty przy wyborze tego, Mariusz zawsze mówi coś takiego, że że z roku na rok te soundtracki do gier tracą na jakości, są coraz gorsze. Ja mam takie, kurcze, czy ja jestem ślepy i głupi i głuchy i ja tego nie zauważam, czy Mariusz ma jakiś taki głębszy sens, bo ja na przykład tego nie uważam. Ja uważam, że jednak istnieje. Powiem tak, ja będę miał swoje zdanie na ten temat, ja ci za chwilkę dam głos, będziesz mógł się wypowiedzieć. Żeby nam się starczyło czasu. Będziesz miał hate park. Nie. Ja jestem takiego zdania, że no, nie, ta muzyka nie traci na jakości, po prostu są rzeczywiście gry, które, no, powiem tak, straciły jakiś pazur, jakaś seria straciła pazur, któryś z kompozytorów, nie wiem, gdzie dzieje, ale mamy na przykład mnóstwo młodych ludzi, którzy się na tym jednak mimo wszystko znają i dostarczają tej muzyki, tylko my jej albo nie słyszymy, albo my jej nie dostajemy, albo znajduje się w jakiejś otchłanie, ale ja o tym powiem w swoim segmencie. Najpierw chcę od Mariusza się dowiedzieć, dlaczego ta muzyka dla ciebie co roku jest coraz gorsza. Czyli dlaczego jakość muzyki w grach jest coraz gorsza? To ja może doprecyzuję to i się też, tak powiem, spotykamy się jak w grze Ace Attorney, gdzie ten Phoenix Wright spotyka się z tym swoim odwiecznym rywalem. No, jak on się nazywa? Grałeś niedawno. Grałem to niedawno. Ma jakieś takie dziwne... Miles Edgeworth. Miles Edgeworth. Ja teraz nadrabiam całą serię Phoenixa Wrighta. No dajesz. Oddaję ci znaczy, studio. Nie, bo też trzeba sobie oddzielić jakość, trzeba oddzielić sobie jakość od dostarczania na przykład muzyki, która odświeża albo wprowadza coś nowego do rynku muzycznego, do gier wideo. Bo dla mnie jakość to jest coś, co na przykład, nie wiem, że mamy coraz lepiej jakościowe przygotowane ścieżki dźwiękowe, albo są na przykład coraz bardziej lepiej na przykład przygotowane w przypadku, nie wiem, miksu albo masteringu do gry, albo poza grą jako soundtrack, bo zawsze trzeba pamiętać i rozróżnić, że soundtrack, który słyszymy na płycie CD, zawsze się będzie różnił od tego, co słyszymy w grze. Bo kiedy słyszysz w grze, on ma to zupełnie troszeczkę inną, spełnia inną rolę, inną formułę. To oczywiście też zależy wszystko od gry. Jak na przykład słuchasz soundtracki z lat 90., to one zazwyczaj są od 1 do 1, tak jak było w grze, nie wiem, a utwór trwał 3 minuty. Oczywiście on jest zapętlony, tak? I musi jakby zadaniem osoby, która przygotowała mix albo mastering na płytę CD, to zadaniem było go tak zrobić, żeby osoba słuchająca nie znużyła się tym utworem albo go nie przełączyła. Czyli trzeba było dobrze przygotować i to byłoby zazwyczaj przy współpracy z tym, z kompozytorem. Zresztą dobrym przykładem też są na przykład albumy, long play. Zazwyczaj jak na przykład słuchałeś jakiś teledysk, to widzisz czasami różnicę między tego, co słyszałeś w teledysku, a co słyszałeś na płycie CD, te utwory się różnią od siebie czasami, albo nawet bardziej niż czasami. Ale jakby wracając do twojego pytania, ja nie miałem na myśli, że są coraz gorszej jakości, że nie wiem, dostajemy coraz bardziej, nie wiem, gorszą bibliotekę sampli, instrumentu, bo wręcz przeciwnie, z roku na rok te biblioteki instrumentów są coraz lepsze. One jest coraz ciężej
ja nawet pewnie będę miał już teraz problem, coraz częściej, ciężej jest na przykład odróżnić te sample od oryginalnych instrumentów, od takiego organicznego brzmienia. Jest bardzo trudno. Bardzo, coraz bardziej trudniej, co jest oczywiście teoretycznie na plus, bo jest tak, że kompozytorzy czasami korzystają z tej samej biblioteki i słyszysz praktycznie to samo, nawet czasami się zdarza, nawet kiedyś miałem chyba z Arkiem Rejkowskim taką rozmowę, że on słyszał te sample, które używał, na przykład słyszał w jakiejś grze, nie wiem, chyba to był, może to był chyba Call of Duty albo jakaś inna gra, gdzie słyszał te same dźwięki, które były wykorzystane i przez to ta muzyka jest bardzo, bardzo podobna do siebie, a może nie inaczej, muzyka nie jest podobna do siebie, tylko pewne elementy spójne są po prostu do siebie wtedy podobne, ale to są naprawdę niuanse, które sądzę, że mało który z graczy na to zwraca uwagę. Więc jakoś, jeżeli chodzi o teraz, żeby jakby wyjaśniając, z roku na rok jakość jest wysoka, a szczególnie przy tych dużych produkcjach, tak? Mało tego, przy tych dużych produkcjach... Czyli jakość produkcyjna. Produkcyjna, tak. Pod kątem wysoka. Produkcji jest ogromna. To co jest niskie? W niskiej jest po prostu, wydaje mi się, pomysłowość na te soundtracki. W sensie, że one coraz bardziej, moim zdaniem, nawet nie tyle, co brakuje eksperymentalności, bo jeżeli popatrzymy na gry niezależne, to tam jest dużo tego, tak? Teraz chyba nawet jakoś niedawno, kilka dni temu, pisałem na naszej grupie ten horror, taki co jest jakby w klimatach Sony PlayStation. Jak to się teraz nazywało? Scare Circus? Crow Circus? Wiem, o który ci chodzi. Taki, który ma taką grafikę 3D, tak, kamera statyczna. Czekaj, wiem, o który ci chodzi. On jakoś... Ja nie wiem, może szybko gdzieś tutaj o, jest. Crow Country Game. Ja to zacząłem sobie słuchać. Wszedłem go na Bandcampa, żeby było zabawnie. I patrzę, ile osób kupiło ten soundtrack. Ogrom. I teraz się zastanawiasz, z czego to może wynikać? Nostalgia? Może, bo tam niektóre momenty nawiązują dosłownie do pierwszego Resident Evil. No, w ogóle gra wygląda. Gra jakby nie wiem, zrobiona przez studio Capcom. Znaczy, obecnie, to ci tylko wejdę słowo, że dużo obecnie jest takich małych studiów, a nawet pojedynczych ludzi, którzy robią właśnie takie pierwsze PlayStation vibe gry, naprawdę, pod tym kątem takim graficznym, ale też takim... To jest sam... Taki stylowy. Ale to jest ten sam przykład Undertale, tak? No. Dlaczego Undertale zdobywa dalej rzesze fanów w Japonii? Bo nie ma kolejnej części Mother, i prawdopodobnie nie wiadomo, czy się kiedykolwiek czyli Earthbound, jednym słowem. Earthbound. Tak, bo w Japonii to było w sumie... W Japonii to było Mother, a w Stanach Earthbound. To jest porąbane, bo... No, to jest tak samo jak Final Fantasy 3, to jest Final Fantasy 6 i tak, wiesz, można byłoby mówić nieskończoność, a wszystko i tak znajdziecie, moi drodzy i drogie słuchaczki, widzowie na Wikipedii. Chciałem tylko tutaj dokończyć ten wątek, żeby on mi szybko nie uciekł. Ja na przykład słucham tego soundtracku i powiem ci, że okej, to nie jest soundtrack, który zdobędzie listy, zdobędzie wszystkie najważniejsze nagrody. Mm. Tak? Ale jest na przykład... Coś w nim jest. Coś, co mi się na przykład mi podoba. Są elementy, które mi oczywiście się nie podobają, że są rzeczy, które nie powiem, że można byłoby lepiej zrobić, bo w gry nie gram, planuję. Nie, może zrobię stream na Halloween. Może jak już to słuchacie, to już jestem po streamie i gdzieś tam moja taka mina, jak z The Ringa. Bo ja za bardzo też nie jestem fanem horrorów, dlatego Silent Hill 2 Remake raczej nie zagram, ale uwielbiam muzykę z całej serii. I to, co ja mam na myśli, że ja... Paweł, trochę szczerze, no ja trochę jestem bardziej...
czy bardziej mi się wydaje, że my tak samo jesteśmy osłuchani, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. W sensie, że bardzo dużo słuchamy tej muzyki do gier wideo. Tylko, że ja mam coś takiego, że coraz mniej ta muzyka mnie zaskakuje. Ja mam z tym problem, że z roku na rok muzyka do gier coraz bardziej mniej mnie zaskakuje. Owszem, pojawia się taki metafor, na przykład temat bitewny. No bądźmy szczerzy. No. Słuchajcie, mam nadzieję, że tu się uda nam wpleść to. Boże. Ktoś powie, co jakieś mantry buddyjskie, bo to są mantry buddyjskie. Tak. Ja słyszałem, że któryś z podcastu powiedział, że to są szanty gregoriańskie. No chyba. Nie. Szanty gregoriańskie to jest zupełnie coś innego. Ja nie mogę, ale to tylko Shoji Meguro może coś takiego chyba wymyślić. I tylko Atlus może wydawać. No i właśnie o to mi chodzi. Wiesz, przez cały rok inaczej. Ja na początku roku pewnie on będzie wysoko. Nie wiem, czy to nie będzie mój album roku, jeszcze muszę przesłuchać. Ale Prince of Persia, The Last Crown. Dla mnie ta muzyka jest pod wieloma względami... Nie chcę użyć słowa nowatorska, czy coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy, ale mi się podoba to, że ona po pierwsze jest takim nawiązaniem do takiego klasycznego stylu, z czym nam się kojarzy muzyka do gier, tak? Czyli, że wpada w ucho, że nie przeszkadza, że czasami jest tak, jak słyszymy, że ta muzyka, której nie słyszymy, to znaczy, że to jest dobra muzyka. A tu jest trochę wręcz przeciwnie. Ona ładnie się komponuje z tym, co widzimy na obrazie. Mało tego, ja chcę na przykład do tej muzyki wracać. Bo to, co jest moim zdaniem dobrym też wyznacznikiem, to, że po pierwsze słuchamy muzykę, pogłaśniamy sobie w menu, na przykład zmniejszamy sound design, chociaż sound design też jest dobry w nowym księciu. I że wracamy do tej ścieżki dźwiękowej po skończeniu gry, albo że słuchamy, wracamy do niej często, że albo mamy swoje ulubione utwory i na przykład nawet czasami zapętlamy te utwory. I mi tego na przykład coraz bardziej brakuje obecnie z roku na rok, że ja nie czuję tej świeżości. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mamy w ciągu roku bardzo dużo gier i nie jesteśmy w stanie nawet w redakcji, w gronie redakcyjnym przysłać wszystkiego. Ja na przykład zawsze sobie pod koniec roku robię takie podsumowanie. Wchodzę na Video Game Music Data, bardzo polecamy z Pawłem wam tą stronę. To jest taka jakby biblioteka, która pokazuje, co w danym miesiącu się pojawiło. Oni też wszystkiego tam nie wrzucają, no i też powiedzmy sobie szczerze, nie wszystko niestety dostaje ścieżki dźwiękowe, pstryczek do Nintendo. Nawet w wersji cyfrowej, a jak się pojawi RIP, to pewnie Nintendo to od razu ściągnie. Ale jakby kończąc to, bo ja mam nadzieję, że to ci udaje mi się jakoś to wyjaśnić dzisiaj, tutaj wytłumaczyć. Chodziło mi bardziej o to, że ja coraz bardziej odczuwam brak takiej kreatywności od strony kompozytorów, a jak ona jest, to jest trzy albumy może na rok, a pozostałe to, co ja już gdzieś słyszałem, bądź na przykład to jest muzyka filmowa, która niekoniecznie pasuje do gry, tak? W sensie w grze dobrze nie siedzi, albo że kompozytor przedobrzył, albo że miał za duży budżet i chciał być kolejnym Johnem Williamsem, Hansem Zimmerem, albo Michael Bane to jest ktoś inny, ale jak też się ten Taylorem Batesem, albo teraz na przykład pewnie słyszeliście, ale ten nowy Dragon Age robi Lord Baffler i Hans Zimmer. Przypuszczam, Hans Zimmer tylko zrobił temat główny z Lordem Baffler, a Lord Baffler całą ścieżkę dźwiękową. Szczerze, nie spodziewam się, że to będzie dobra ścieżka dźwiękowa, bo ja wiem, że tam były głosy na naszej grupie, że świetny temat. No nie. To już lepszy był Mark Morgan, tylko jak ten się nazywał, też kompozytor filmowy, który zrobił do Inkwizycji. A wyleciało mi teraz z głowy. To ten kompozytor przynajmniej zrobił taki wpadający w ucho temat przewodni. On trochę brzmiał jak muzyka filmowa, ale miała takie... No bo trzeba sobie powiedzieć, co to jest muzyka. Muzyka do gier to różni się czymś od muzyki, której na co dzień słuchamy innych gatunków. No,
trzeba sobie powiedzieć, to jest tak samo jak mówi Uematsu, że on chciałby, żeby szczególnie japońscy kompozytorzy przestali naśladować kompozytorów filmowych, żeby oni wrócili do czasów, kiedy właśnie, już wiem, co jeszcze mi się przypomniało. Nie ma teraz, co właśnie z czego to też wynika, że ja widzę coraz taką tendencję spadkową, jeżeli chodzi, że nie dostajemy ścieżek, które wyznaczają nowe trendy muzyce do gier wideo. Tylko po prostu gonią jakieś, wiecie, coś teraz jest popularne, nie wiem, jak było na przykład Hans Zimmer, nie wiem, wymyślił muzykę do Interstellar albo na przykład do Incepcji, to nagle wszyscy zaczęli kopiować te elementy. I tego mi trochę w muzyce do gier obecnie, w tych dużych produkcjach, bo na szczęście w niezależnych produkcjach odnajduje tą świeżość, ale też nie ma ich zbyt wiele, ale też nie mamy czasu, żeby znaleźć te produkty. I kończąc, żeby ci oddając już głos, bo już gadam chyba przez 10 minut, to brakuje mi takich trendów, które na nowo powstają, a nie, że gonimy trendy, które już, nie wiem, albo już powstały, czy po prostu brakuje mi takie chyba słowa innowacyjności momentami czasami, czegoś nowego, czegoś ja już po prostu nie słyszałem, tego tak, żeby zaryzykować. I ja wiem, że zdarzają się takie ścieżki, dziękować, że kompozytorzy starali się eksperymentować, takim wydaje mi się eksperymentatorem jest Olivier Derivier, który praktycznie co każda ścieżka dźwiękowa to eksperymentuje. Jak miał bardzo mały budżet przy, jak się ta gra od Izu ulubiona podoba, o tej rodzeństwie, co uciekają tych szczurów. Wiem. No właśnie, to jest to. My znamy tyle tego, że nam, ale pewnie nasi słuchacze, słuchaczki i widzowie będą wiedzieli o tym. Black Tail, tak. I pierwsza była świetna. Dlaczego? Bo tam jest bardzo mało muzyki, jest bardzo nastawione na wiolonczele, bo on tam z takim znanym wiolonczelistą nagrywał. I chyba ta ścieżka dźwiękowa zdobyła jakieś tam nagrody, z tego co ja pamiętam. Ale to nie chodzi, czy zdobyła, ale ona była naprawdę, było czuć jakąś oryginalność. Natomiast później ta kontynuacja, kiedy on trochę miał większy budżet, to już trochę... No zawsze jest trudno kontynuować to, co się udało uzyskać, zdobyć sukces w pierwszej części. I to samo miałem w przypadku God of War. God of War i God of War Ragnarok. Ja wolę, mimo tego, że nie jestem jakimś dużym fanem Bira Makariego, to ja wolę z pierwszej części God of War. Dlaczego? Bo mimo tego, że tam jest słychać tą potężną orkiestrę, słychać te potężne chóry, to słychać taką kameralność w tym jednak, w tym wszystkim. Słychać te takie... tą świeżość, nowe pomysły, że jest Eivor na przykład. A w tej drugiej części to tak, Eivor jest za dużo. Za dużo jest tej całej hardy-gardy, którą on uwielbia wszędzie wciskać. I tam jest tego już za dużo dla mnie osobiście. Nie wiem, czy teraz zrozumiesz, dlaczego ja co rok narzekam. Tak, teraz to już mi się poukładało w głowie, ale taka jedna myśl, która cały czas trzymała się mnie, to jest to, że ty za każdym razem chcesz odkrywać koło na nowo. To ma sens. Okej, ja ci powiem tak. Odkrywanie koła na nowo, czyli właśnie ta innowacyjność, tworzenie tych trendów i tak dalej, to wszystko miało sens rzeczywiście i w sumie nadal ma, ale najbardziej się sprawdzało na samym początku tej drogi z grami, nie? No. Jak był NES, jak był SNES, jak mieliśmy PlayStation i tak dalej, tak? Mówiliśmy wielokrotnie, powtarzaliśmy, będziemy wiercić to dalej w głowach ludzi, że sprzęty były tak słabe, że trzeba było naprawdę się, kompozytorzy naprawdę musieli się napocić, żeby stworzyć świetną muzykę, no naprawdę... Byli ograniczeni. Mieli bardzo duże ograniczenia i musieli się naprawdę napocić, żeby stworzyć naprawdę zajebistą muzykę, którą będą znali wszyscy, nie? I tu rzeczywiście jest ten element właśnie tej innowacyjności, że trzeba było się postarać, że trzeba było pomyśleć, zastanowić się, zrobić, przesłuchać i tak dalej, żeby to jeszcze trzymało się kupy i żeby to trzymało się również gry. I to ma rzeczywiście... sens. Czy dzisiaj czegoś takiego brakuje? Powiem tak.
Ja się z tym kompletnie mogę zgodzić, że są rzeczywiście kompozytorzy, którzy koniecznie chcą naśladować Johna Williamsa albo właśnie Hansa Zimmera i tak dalej. No nie chcą to wszystko wplecieć do swoich gier. Ja się z tym kompletnie albo japoński kompozytor też naśladują. Też naśladują również. Oczywiście jak najbardziej. Ale jest też ale to są gry głównie pojawiające się w dużych blockbusterach. Ta muzyka pojawia się właśnie w takich dużych tytułach, które są najbardziej reklamowane, najbardziej kasa idzie w marketing i promocyjny na te tytuły. Dlatego my je wszyscy znamy, gdzieś tam słyszymy, nawet jeśli nie grałeś w jakiś tytuł, to już wiesz, że z czym masz do czynienia. Ale oprócz tego jest cała masa innych, mniej znanych również nam kompozytorów, którzy robią również tworzą muzykę do gier. I ona, nie wiem, czy jest innowacyjna, bo jej po prostu nie znam, nie słyszałem, bo w ciągu roku, słuchajcie, wychodzi na samym tylko Steamie, wychodzi 15 chyba tysięcy gier. Nie jesteśmy w stanie tego rzeczywiście wszystko ogarnąć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego ograć, ale jestem, mogę się założyć, że w tym gronie ludzi będziemy w stanie zobaczyć i usłyszeć muzykę, której nigdy wcześniej nie usłyszeliśmy. Ale ja się z tym zgodzę, bo tak jest w przypadku Skraw Country, tak? Który ja się dowiedziałem jakiś może miesiąc temu o tej grze, nie miałem pojęcia. Jest tak, że dużo... przepraszam, że ci wchodzę wiem, że jest bardzo dużo takich, Paweł, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja strasznie żałuję, że na przykład kompozytorki młodego pokolenia nie mają siły przebicia, ponieważ teraz, żeby jakikolwiek sposób się przebić, no to jeżeli nie ma za bardzo pieniędzy albo nie ma silnej społeczności, która ci pomaga, tak? Bo pamiętasz, jak było na przykład Helldrivers 2, nie? Przykład jest taki. Gra na początku, która miała problemy i nikt za wiele o tym nie mówił, a szczególnie nikt nie mówił o muzyce Wilberta Rogera II, tak? Kompozytor, który teraz no, dużo w tym roku skomponował, bo też skomponował do Star Wars Outlast, i chyba jeszcze, no wcześniej do Mortal Kombat 1, no i wielu innych takich dużych i średnich produkcji. On zaczynał od Lara Croft Tomb Raider, pamiętasz, ta izometryczna? Tak. To była jego chyba taka jedna pierwsza duża produkcja. Ja jestem tego pełni świadom, tylko ja mam wrażenie, że przez to, że teraz kompozytorzy coś osiągnęli, albo są na jakimś powiedzmy już poziomie, to się rozleniwili. To przestajmy patrzeć na tych kompozytorów. Ale ja nie patrzę na nich, ale oni niestety mają realny wpływ na branżę gier wideo. I to właśnie mi brakuje, bo mi brakuje jakiegoś takiego, to że my na przykład... Ale to się trochę kłóci z tym, co mówisz, bo mówisz, że nie ma innowacyjnej muzyki, nie ma trendów. Oczywiście, trendy kreowane są przez tych dużych ludzi, ale kto tak naprawdę tych dużych ludzi promuje? Kto słucha ich muzyki? Kto mówi, że ich muzyka jest zajebista? No przecież nie my. No my jesteśmy, powiedzmy, rozpoznawalnym jakimś zjawiskiem. My jesteśmy właśnie od tego, żeby ludziom uświadomić, słuchajcie, jest Zimmer, jest Williams, jest mnóstwo innych kompozytorów muzyki filmowej, którzy znają wszystkich na świecie, ale oprócz tego macie jeszcze również tego, macie również tamtego kompozytora, macie również to i to. Nie, ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że ta muzyka jest gorsza. My żyjemy obecnie, ja się będę z tym kłócił, złotej erze muzyki gier. Nie będę mówił inaczej. Okay. Bo jest mnóstwo ludzi, właśnie tych młodych kompozytorów, mają dostęp do narzędzi, żeby taką muzykę stworzyć. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy te narzędzia były cholernie drogie, były niedostępne, nigdzie nie było. Naprawdę musiałeś się mocno napocić, być czasami architektem. Tak, na przykład, dosłownie. A teraz te narzędzia masz praktycznie na wyciągnięcie ręki, możesz ćwiczyć, możesz się uczyć, możesz oczywiście brać jakieś inspiracje od innych ludzi, ale możesz tworzyć swoją własną muzykę. Paweł, żebyś nie przeinaczał, ja nie mówię, że jest gorsza, tylko po prostu brakuje mi większej takiej, powiedzmy, wiem, że się powtórzę, ale takiej oryginalności w niektórych muzykach, takiej czegoś, co nie będzie nawiązywało, może to też wynika z tego, że ja naprawdę bardzo dużo słucham muzyki z gier i jak ja na przykład słyszę, to ja mówię, o to już to w tamtym. Może się właśnie nasłuchałeś tego. Ja się po prostu może nasłucham, może też ja jestem bardziej, mam wysublimowany gust, nie wiem, mam większe wymagania.
I to też z tego wynika. I, wiesz, i to jest normalne, bo wiesz, czasem, kiedy jak już stąpasz ileś tam lat, ja nie chcę teraz o nie, teraz to będzie gadał. I nam czas powoli też ucieka. Nie, bo ty jesteś trochę jak ta z ubiera się u Prady, tak? Że nie, bo idzie ten biedny kompozytor, siedzi ten biedny kompozytor, masz słucha muzyki i to, jaka ta muzyka jest odbierana, zależy od tego, czy się Mariusz uśmiechnie, czy nie. Nie, to też tak nie jest. Ja też pamiętam, że ja sam współpracuję z kompozytorami i promuję młodych kompozytorów, ja na przykład wolę współpracować w dzisiejszych czasach z osobami, które nikomu nie są znane. Wiesz dlaczego? Bo oni mają, to jest troszeczkę jak taki nieoszlifowany diament, tak? Mm-hmm. To chyba najprościej jakby tutaj tłumacząc to. I też mają bardzo duże, oni chcą pokazać, że chcą coś powiedzieć, rozumiesz? I tego mi brakuje, nie są dopuszczani kompozytorzy, którzy mają fajny pomysł, rozumiesz? Mają fajny pomysł, ale oni go nie dadzą, bo wolą, nie będę oczywiście po nazwiskach, wolą tego kompozytora. Dlaczego? No bo ma, wiadomo, ma większe doświadczenie. Ja to też jakby rozumiem, że ma większe doświadczenie, ale dajmy dojść do głosu młodym kompozytorom. Ja się cieszę, że na przykład Sebastian Traumaturge, tak? Jak to się... Zawsze mam problem. Traumaturge. Ty z Sebastian. Traumaturgia, tak. Sebastiana Syczyńskiego. Dramaturgia. Że na przykład super, że Sebastian, i to jest człowiek, który zjadł zęby też na muzyce do gier. W sensie, że on kojarzy muzykę. I super. I ja bym na przykład... Ale czy stworzył rzeczywiście przy tym coś nowego, oryginalnego? No co? Ale to nie jest też z jego winy, bo on udało mu się... Pamiętasz, jak też na waszej audycji, jak mi wtedy nie było, co powiedział, że udało mu się troszeczkę między wierszami wrzucić taką muzykę, która może trochę przypomina Final Fantasy, albo ten, bo jest fanem japońskiego wina. Tak. Arek jak na przykład też zaczynał swoje pierwsze kroki, to on też podkradł na przykład Silent Hilla, bo to był jeden z elementów, które u niego uruchomił ten moment, że chce pisać muzykę do gier w stylu Silent Hill. Ale chwila, czy oni tworzą nową muzykę, czy oni opierają się na jakimś starym dziele? Bo to trochę mi się to też rozjeżdża, że... Popatrz sobie na Kolat. Tak brzmisz, jakbyś chciał co roku dostawać zupełnie nową muzykę. Taką naprawdę zupełnie nową. Oczywiście, że bym chciał. Nigdy by nie słyszał. No ale popatrz sobie na Lenerain. Lenerain po Celeście zrobiła... Chicory. I co, i powiesz, że muzyka Chicory brzmi jak z do Celest? Nie. Ja bym ci powiedział, że z Chicory brzmi jak 10 innych gier, które wcześniej też grałem i brzmią podobnie. Wiesz, to nie chodzi o to, żebyśmy dostawali cały czas nową muzykę, bo my się naprawdę zaproszeniem swajdamy i kompozytorzy również, bo mówię, to jest dosłownie co roku musiałbyś wymyślać koło na nowo, tylko chodzi o to, żebyśmy dostawali dużo dobrej muzyki, a tej dostajemy naprawdę jakościowo tej muzyki. Nie możesz zaprzeczyć, dostajemy jej naprawdę dużo. Tak, jakościowo dostajemy naprawdę dużo świetnej muzyki i ja na przykład się bardzo cieszę i mam nadzieję, że to jest dobry zwiastun, bo w tym roku mamy bardzo dużo japońskiej muzyki dobrej. Cholera. Bardzo dużo. I jeszcze nie jest koniec tego roku. Co mnie przeraża. I pewnie będziemy o jednej grze, nie wiem czy dzisiaj, pewnie o tej dzisiaj nie będziemy jeszcze rozmawiać, ale mnie to bardzo cieszy. Dlaczego? Bo tego mi brakowało. Bo powiem ci szczerze, 2016, czyli Nier Automata i Persona, czy to był 2015 teraz? Chyba... Też album roku? Album roku to był 2016. To, bo 2015 albo 16, tak. Który z nich? To był taki moment i od tamtego momentu ja nie przypominam sobie nic, co mnie tak porwało, w sensie pod kątem... I mało tego, to były gry, które bardzo mocno zwróciły na uwagę słuchaczy z zachodu, tak? Że zaczęli się interesować też japońszczyzną. I tego mi właśnie trochę brakowało w japońskich grach, czego ja pamiętam za czasów pierwszej konsoli PlayStation, że gracze, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z... No bo tak trzeba sobie powiedzieć szczerze, no, jeżeli chodzi o Polskę, to Sony PlayStation dopiero otwarło oczy na świat dalekiej Azji, Japonia.
Nikt wcześniej się nie interesował, bo wiadomo, zatwardziali PC-ciarze, Atari i tak. Oczywiście ja sam też grałem na Atari Commodore i na Spectrum i wielu innych tego typu urządzenia. Ale już pomijając, jak tam Nintendo i Sega się pojawiły w domu, no to się kompletnie zmieniła moja perspektywa. Ale Sony tak naprawdę dopiero otwarło wielu osobom perspektywy słuchania, poznawania w ogóle zupełnie nowej jakości muzyki, tak? I też jaka muzyka była przez zachodni kompozytorów, Wipeout chociażby, tak? Gran Turismo, i no, można byłoby nieskończoność wymieniać. I wiesz, ty mówisz o tej jakości, ja się podpisuję pod tym, wszystkim, ale wiesz, ty powiedziałeś, że żyjemy w złotej erze, ale dlaczego, twoim zdaniem? Co to, jak rozumiesz złotą erę na przykład? A ty jak rozumiesz? Słuchaj, ja na przykład rozumiem złotą erę pod tym względem. Dla mnie złota era to były lata 80. 90. I skończyły się na 2000. Już od tamtego czasu nie żyjemy w żadnej złotej erze. Już ci powiem dlaczego. Wiesz, ty się śmiejesz. Nie, tak się... Tak, Jezus... Mariusz Boomer po prostu. Tak jest. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I... Dlaczego? Bo i wuj, nie jak ma. Ja popatrzę na każdą grę, którą ja wtedy w tamtym czasie grałem albo poznawałem, to ja powiedziałem, w jakim ja żyję? Że co? Że muzyka... Jak ja popatrzę na przykład u mnie na bibliotekę soundtracku, ile ja mam... Nowości mam też bardzo dużo oczywiście. Ale jak popatrzysz, porównasz nowości a starocie... No to masz dużo starocie u siebie. Dużo ma dlaczego na przykład dużo winyli wychodzi ze starszej ścieżki? Nie bo tylko dlatego... Gracze się starzeją, bo ludzie są sentymentalni i lubią takie pierdoły zbierać. Nie tylko, bo, ale to była po pierwsze ze względu też na wznowienia. Bo wcześniej na przykład nie ma już licencji, albo już tych ścieżek dźwiękowych, tak jak my na przykład Heroes Might and Magic Trójkę wydaliśmy. Bo nigdy nie była wydana w takiej oficjalnej formie, to gracze też chcą mieć w kolekcji, bo pamiętają tą muzykę. Wiem, że sentyment, ale jak ja na przykład ale patrzę... Właśnie, ty pamiętasz tę grę i masz porównanie po prostu. Złota era kreatywności. Ty sobie po prostu porównujesz to ze sobą i wtedy mówisz, o, wtedy byli kreatywni, a teraz ludzie są debilami, no. Nie. Ja nie mówię, ty to powiedziałeś. Nie, moim zdaniem naprawdę... Dla mnie, ja powiem ci, czym jest dla mnie teraz złota era muzyki do gier wideo. To, że na przykład każdy sobie może napisać muzykę do gier wideo. Ty możesz, ja mogę napisać. Wszyscy możemy. Każdy może. Każdy może się... Muzykę ogólnie, ale tak? Każdy może się też inspirować innymi i tworzyć muzykę po swoje. Mało tego. Właśnie to, co ty powiedziałeś, że czy Arek, czy ten, nie Sławek, Boże, Sebastian, że tworzą muzykę i mogą dobrać sobie takie utwory, takie melodie, które oni pamiętają, po prostu dorzucają do swoich dzieł, to jest zajebiste, to, że możesz się tym bawić. Dokładnie, i to jest piękne, ja się z tym stupę zgadzam. Kolejne, możliwości, jakie dają na przykład nagrywania, nie wiem, ktoś chce nagrać jakiś instrument, albo chce jakiegoś muzyka nagrać, nie wiem, chce nagrać Troya Bakera, albo chce nagrać Amy Evans z Nier Automaty, albo że chce orkiestrę nagrać. To jest są złota era. To jest fantastyczne. Ja się bardzo cieszę, że każdy kompozytor, każdy muzyk, każda kompozytorka mają dostęp możliwości. Ale... Nie ma ale. I ale... Nie ma ale. Ale przez tym wszystkim brakuje momentami kreatywności. Ja nie zwalam winę na kompozytorów, że to jest ich wina. Bo oni na pewno mają duże pokłady kreatywności. Tylko teraz... się zastanów, jak rynek gier wygląda. Jak wygląda rynek osób, które słuchają muzykę. Rynek gier wygląda mniej więcej w ten sposób, że obecnie tych gier jest... Za dużo. Dużo, bardzo dużo. To jest ogromne... Większość gier są podobne też do siebie. Jest do siebie. Niestety, część ale to niestety rynek gier tak pokroju potrójne A no, trochę psuje. To się psuje bardzo. I tak. To ma właśnie odwzorowanie później w muzyce, bo brakuje brakuje nam kreatywności. My cały czas o tym mówimy. Słuchajcie, jak chcecie naprawdę bardzo dobrą muzykę, no niestety AAA, ale pod tym kątem no, troszkę kuleją, bo ja jestem w stanie i kurczę, nie mogę czy pod nazwiskiem... Dlaczego? Jeszcze ci powiem jedną rzecz. Dlaczego ten rok jest... już pokłosie jest oczywiście przez ostatnie chyba 2 czy 3 lata, ale ten rok, szczególnie ten rok i pewnie nasi widzowie to też potwierdzą, ten rok to jest rokiem remake'ów.
remasterów. A to tak. No i... No masz przykład ale też. To nie jest, ale okej, okay, pojawia się dużo remake'ów, ale no właśnie, ale ile nowych świetna gier wyszło? Na przykład odświeżona muzyka z ale Persony. Ale ile nowych gier wyszło? Które zagrałeś na przykład. Które albo ty zagrałeś. Ja powiem ci tak. Albo ja zagrałem, ja mogę powiedzieć. Ja oczywiście głównie w grę Nintendo gram. I z Nintendo, jeżeli bym miał powiedzieć szczerze, ścieżka dźwiękowa, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to jest ostatnia Zelda. Która? Jak się to nazywało? Echoes of Wisdom? Echoes of Wisdom, tak. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i to jest kameralna, miniaturowa, mało instrumentu, słychać w ogóle naleciałości starych Zeld, które są ciekawe pod kątem aranżu. Zresztą odsyłam was do mojego artykułu, gdzie ja o tym piszę. Ale tak, no Super Mario Paper The Thousand Door, świetna. Muzyka też jest super. Tak, tylko, że to jest odświeżona muzyka. To nie jest tak, nic nowego. Co oczywiście to nie jest żaden zarzut, też ją bardzo lubię, ale jeżeli bym miał mówić coś, co dla mnie teraz oczywiście The Last Crown już powiedziałem. Mam kilka w tym roku swoich ulubionych tytułów ścieżek dźwiękowych, ale o tym się dowiecie już w podsumowaniu albumu roku. Ale jak teraz byś powiedział z ostatnich gier, które dla mnie zrobiło bardzo pozytywne wrażenie, to się ta jest Echoes of Wisdom. Ona na mnie zrobiła wrażenie pod kątem muzyki. I ja mam nadzieję, że Nintendo wyda też z tego ścieżkę dźwiękową. Ale jeszcze tylko dokończę jedną rzecz. Do złotej ery, bo nam się kończy cała takiej konkluzji my, powoli, my żebyśmy doszli. Jeszcze wrócę do tych AAA-ów. My też mówimy właśnie o tym, że no te AAA, no kurde, robione są tak na trochę odwal. Ja mógłbym... Nie wiem, czy jestem w stanie, czy mogę na podcaście powiedzieć, nawet wymienić nazwiska, bo mógłbym wymienić nazwiska kompozytorów, również wszystkie Call of Duty, sorry. Które ale... nie, ale, które, ale którzy robią naprawdę te soundtracki na pierdol. To jakie to są? Czy ja mogę powiedzieć? Nie. To mówisz w swoim imieniu. Musisz sam się zastanowić, czy ten kompozytor nas słucha, tak? Chyba tak, chyba nas słucha. To powiedz tylko tytuł. Ale... Znaczy, nie wiem, czy nas słucha, może nie wiem. No jak powiem tytuł, to też się dowie. To jest najgorsze, że chcesz trzymać ja te kontakty. Diablo 4 podstawka dla mnie jest bardzo przeciętną muzyką, no, ale dodatek zrobił na mnie wrażenie. Ale tak, myśl tylko dokończę, że są rzeczywiście takie duże tytuły, ja nie mówię o kolorów tutaj i tak dalej, ale są takie, które takie tytuły, dobre, bardzo dobre, ale muzyka do nich jest taka ale wiesz dlaczego? No. Bo kompozytorzy to jest właśnie to, co ty mówisz, że się trochę rozleniwili i też trochę patrzą czyli na swoją robotę taką coś tylu, że się jednak trochę powoli się ze mną chyba zgadza. Nie. Nie jednak. Nie. Ale ja cię nie mam zamiaru dalej, przekonywać, nie. Paweł. Dalej, mi się to podoba, że ty twardo stoisz, nie, bo, jesteś za swoim przekonaniem, ja się bardzo cieszę. Ja jestem, mówię, jest tak jak mówię, jest... Jesteś tą jedyną rozsądną osobą w redakcji. Dokładnie. Jest dużo rzeczywiście gier takich wysokojakościowych pod kątem produkcji, tak, które no, muzycznie są... Ale mnie to jest smutne, bo zaraz będzie Video Game Arts. Przepraszam, Boże, jaki Video Game Arts? Awards. Będzie i kto wygra? No wygra co z takich dużych, takich ogromnych, dużych produkcji z tego roku. Szybko. Coś takiego dużego. No, wiesz co, one są takie nijakie, że naprawdę zapomnę. No właśnie, jest jakaś gra, która wygra albo BAFTA, nie BAFTA Awards, tylko Grammy Awards. Wygra jakaś ścieżka dźwiękowa, która... Znikąd w ogóle. Moim zdaniem, były ścieżka, nominacje do tych dużych nagród, to one się głównie powinny się składać z gier niezależnych. No ale, kurczę, ale jak to ma wyglądać, skoro jak widzisz, są kolejne kategorie, najlepsza gra akcji, najlepsza gra familijna, najlepsza strzelanka, najlepsze to, ale... i później masz osobną kategorię, najlepsza gra niezależna. No chyba was prąba, ludzie. Okej. Ale właśnie, tylko, odbiegamy od... Tylko podsumuję, jest właśnie dużo średnich, dużych gier, albo dużo dobrych gier, które mają po prostu średnią muzykę, albo taką, którą po prostu się jest taka se, ale jest cały ogrom gier niezależnych, tak, których nie jesteśmy w stanie wszystkich niestety. Patrz, Stardew Valley nigdy nie dostał, nigdy że nie dostał. Chyba wydaje mi się z tych takich, powiedzmy, nazwijmy tych dużych
znanych nagród no. chyba nie dostał, jedynie pewnie jakieś takie małe serwisy, jakieś strony. No więc strony. Właśnie, nie ma, wiesz, indyki, ale również takie double A gry, czyli takie troszkę półeczkę wyżej, ale nadal to nie są... To ja jeszcze ci powiem dobre nie są, po prostu nie są zauważane przez praktycznie nikogo, a jeśli chcecie naprawdę fajną muzykę posłuchać, no to musicie pogrzebać na Bandcampie. Okej, okay, a pamiętasz taką grę Virginia? Tak. I wiesz, że ta muzyka dostała BAFTę? Tak. Kompozytor? I patrzcie, kto o tym pamięta, no nie? Kto o tym pamięta? Kompozytora nie ma już chyba, w ogóle chyba zniknął. Ja sobie nie przypominam, żeby on coś nowego napisał. Chyba mi na przykład wielka szkoda, mi jest taka wielka szkoda Jessica Curry, że znaczy, ona nie pisze już praktycznie nic. No tam Little Orfeusz, ale tam były jakieś tam kilka drobnych... Ona tam chyba rozwija się w radiu BBC. Ona ogólnie poszła bardziej... Znaczy ja wiem, z czego to też wynika, bo niestety miała bardzo złe doświadczenie z Sony PlayStation przy Everybody Go Do Rapture, bo podobno tam było nieciekawie, jak ona pisała tą muzykę. Fajnie, że ona tam przez... Bo ona dopiero... Po tej muzyce bardzo mocno zaistniała, nazwijmy to, nie tyle co w branży, ale w umysłach graczy, bo wtedy to PlayStation 4 to była, ta gra chyba była też nawet w plusie, wydaje mi, chyba się, mi się wydaje. Nie pamiętam, nie przypomnę sobie. Ale dużo osób zagrało w tą grę. No gra była, powiedzmy, okej, okay, no nie była jakaś wybitna, w sensie inaczej, nie była taka gra, o której byśmy... do której bardziej chyba The Esther zrobiło większe wrażenie, ale to też był pierwszy, to był chyba prekursor w ogóle Walking Simu, z tego co pamiętam, przed Firewatchem. Który? The Esther. To był pierwszy chyba taki prawdziwy Walking Sim. Może. Tak z tego, co... I ona tam zrobiła taką... No, muzykę, która by idealnie pasowała do ścian jakichś kościołów, wiesz, zagrana też na organach. No, taka dosyć bardzo nietypowa muzyka. No, widzisz. No i przechodzę do konkluzji. Powstała, no tylko tacy stary górale jak ja, pamiętam. No właśnie, z mojej strony taka konkluzja jest taka, że dostajemy dużo dobrej i również jakościowo muzyki. Tylko problem jest, kurde, taki, że... A ile ty z tych roku tych gier pamiętasz na przykład, które... Ja na przykład sobie przed tym dzisiejszym nagraniem sprawdzę sobie, jakie były te gry w tym roku, bo to jest tak, że mamy taką pamięć złotej rybki, tak, że zapominamy to, co było na początku roku. Ja sobie przeglądałem, to było, kurczę, okej, w to nie grałem, okej, ale to słuchałem. I mnie troszeczkę martwi to, że jak są te zestawienia robione przez te duże serwisy, to tam zazwyczaj jest oczywiście double A, potrójne A, ewentualnie jakiś duży indy, który się wybija. I to jest wszystko. Ja to też rozumiem, bo oni są w stanie ci wypisać setki w ciągu takich znanych, bo oni sami też wszystko nie ogrywali. I z czego to jest to, co ty znowu przychodzimy do tego tematu, że jest za dużo gier. Nie jesteśmy w stanie tego przemielić i przez to jest nam wtedy coraz ciężej znaleźć soundtrack, który faktycznie na dłuższy czas przykuje... jeszcze inaczej. Czy jest jakiś soundtrack w tym roku, który usłyszałeś i powiedziałeś, gdzie jest? Chcę go kupić. Miałeś taki moment w tym roku? Miałem. To jaki to był son? Do Metafora. Ja też to miałem, już zamówiłem. Już mam zamówione. Miałem do tego, na Playdata, tego Bluma. A, właśnie, Playdate, ale to może się... Ale to mogę powiedzieć, dostałem w prezencie Playdata i w końcu mogłem ograć sobie parę gier. Prawda, a jaka tam jest muzyka w Blumie? Co, Jezus. No, a Bloom to już w ogóle. W ogóle opcja z tym Bloomem jest taka, że możesz sobie zagrać w gierkę przez chwilę, a później odpalasz tą sobie opcję chill. Że po prostu stawiasz sobie Playdata na biurku, odpala ci się tam grafika tej dziewczynki, co tam lekcje odrabia czy coś, i muzyka ci gra w tle. Piękna jest. A ja czekam jeszcze na ten dodatkowy sprzęt, który już zapowiedzieli przy premierze. W ogóle z głośnikiem. To będzie... Oni podobno, oni to już mają, tylko że oni po prostu wiedzą o tym, jakie to będzie ciśnienie na to, dlatego oni cały czas to produkują, że jak otworzą sprzedaż, to żeby jak najwięcej osób na samym początku mogło to dostać. Dlatego oni, bo ja chyba
na początku tego roku albo pod koniec tamtego roku, bo oni robią czasami takie jakby Play the Direct. Mhm. Taką małą dygresję, wybaczcie, że zrobiliśmy. Playdead to jest taka mała, miniaturowa konsola zrobiona przez studio Panic. Panic pewnie kojarzycie z takiej wesołej, niewesołej gęsi. Gęsi. Która lubiła uprzykrzyć życiele. Ludziom. I oni wymyślili Panic, wymyślili taką małą, miniaturową, żółtą konsolę. Zresztą... Skorpką, co jest rewolucyjne. No konsolę można tylko i wyłącznie na zamówienie kupić z ich strony. I jest monochromatyczna grafika. Mhm. Tak. Czyli macie czarno-biała. Tak, dwa kolory dosłownie. Tak, i musicie pod światło praktycznie grać. Pod światłem grać, bo inaczej. Ale no. Dobra, Paweł, kończąc, bo ja się na przykład bardzo cieszę z tego tematu. Pewnie część ze słuchaczy albo widzów nie będą się ze mną zgadzać. Ja to z pewnością oczywiście rozumiem. To pewnie będzie trwało, co roku będziemy. Ja bym chciał, żebyście wy się też wypowiedzieli na swoje właśnie przemyślenia. I to nie chodzi, że Team Paweł, Team Może ktoś ma zupełnie inne podejście. Ja oczywiście się bardzo cieszę z tej jakości, która z roku na rok jest coraz większa. Pytanie, czy gracze... No to większa czy mniejsza? Ja mówię o jakości teraz, że jest coraz większa. Ja się z tego bardzo cieszę, tylko że jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy i tylko dosłownie rzucę ten kamień do tej, że tak powiem, studni. To trzeba się zastanowić, czy gracze, może nie my, ale młodsze bardziej pokolenie, będzie doceniać też tą jakość. Bo my jeszcze doceniamy dlatego, ponieważ mieliśmy ten, jakby, nie wiem, czy to można się z tym jakby jakoś chwalić, ale mieliśmy tą możliwość sprawdzenia tego w tych czasach, kiedy słyszeliśmy 8, 16, 32 bitowe, a jak na przykład teraz, jaka jest jakość, tak? Tak, jak ktoś... Ma porównanie, mamy po prostu porównanie, jak to brzmi... Wychowuje się w obecnych czasach, kiedy te generacje konsol tak się średnio od czymkolwiek różnią. Tak? No tak, no chyba, że wiesz, zacznie się interesować retro sprzętem i... Ale też dużo jest gier, które nawiązuje do chiptuna albo do tamtej ery i ludzie nagle poznają, co to jest? Co to jest? Jakaś muzyka? To jest, że tu... I dlatego też mnie trochę tak poniekąd zaczynam się tym martwić, bo super, że kompozytorzy się kształcą, bo kupują super sprzęty, biblioteki. Ja się bardzo z tego cieszę, bo to też jakby daje nowe możliwości kreatywne tworzenia czegoś nowego. Ale pytanie, czy obecne grono graczy albo przyszłe pokolenia graczy będą doceniać tą jakość? Ja to mogę powiedzieć w ten sposób. No my jesteśmy takim pokoleniem, wiesz, lata 80., 90., to mamy trochę inne spojrzenie na to wszystko, a to pokolenie, które przychodzi po nas, no też będzie miało inne spojrzenie. Oczywiście, że teraz dostaje taką muzykę, ale za te 10-20 lat spojrzy na nią i tak powie, no kurczę, kiedyś to już się była muzyka, a teraz powstaje takie... I tym pozytywnym akcentem, ja się bardzo cieszę, Paweł, że wyciągnąłeś spod klosza, że tak powiem, albo jako as z rękawa ten temat. Kiedy trzeba było. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. Jak zawsze też zachęcamy was, bo algorytm jest okropny na YouTubie i bardzo będziemy wam wdzięczni i za jakikolwiek komentarz, dislike, naprawdę, nawet nie o to też nam nie chodzi. Wszystko pomaga. Chodzi nam tylko, żeby więcej osób miało okazję się do wypowiedzenenia, a żeby się mogło wypowiedzieć, to musi, jakby ten film jakby dobrze było, żeby po prostu dotarł do większego grona. I też nam nie zależy na jakichś wielotysięcznych wyświetleniach, po prostu zależy nam na tym, żeby tworzyć jakieś takie środowisko, społeczność fanów muzyki do gier, z którymi moglibyśmy się dzielić zarówno swoją wiedzą, ale też przemyśleniami. Dlatego każde podanie dalej, cokolwiek, jesteśmy wam z Pawłem i z redakcją i też w gronie fundacji wam za to bardzo wdzięczni. Zawsze zachęcamy też do tego dzwoneczka, bo ten dzwoneczek wam daje możliwość powiadomienia, że słuchajcie, jest nowy odcinek. Paweł, chyba to wszystko w tym odcinku. Tak. Zakończyliśmy. To który to odcinek?
Słuchajcie, to był 91. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl i z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, uśmiechnięty na twarzy stary boomer, kłania się w pas, serdecznie wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Pamiętajcie, słuchajcie gier. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Ejo. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.